Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do prowadzenia tego panelu i za zaproszenie na scenę. Na początku kilka słów o tym, o czym będzie ten panel. Panel będzie o likwidacji szkód, czyli o tym, co z punktu widzenia klienta jest tak naprawdę drugą najważniejszą rzeczą w relacji z ubezpieczycielem, zaraz po cenie ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Jak wiemy, przez ostatnie 20 lat przeszliśmy w likwidacji szkód tak naprawdę rewolucję. Kiedyś musieliśmy uszkodzony pojazd dostarczyć do siedziby ubezpieczyciela, żeby ktokolwiek go w ogóle obejrzał. Musieliśmy wypełnić tony papieru, porównywalne myślę do wypełniania wniosku o kredyt hipoteczny obecnie, a tak naprawdę sama naprawa trwała tyle czasu, że niejedno auto zdążyło zardzewieć, zanim trafiło do warsztatu. Oczywiście dzisiaj jesteśmy dużo, dużo dalej i wystarczy wyjąć z kieszeni telefon komórkowy, którym możemy zrobić zdjęcia, możemy połączyć się z aplikacją albo stroną internetową ubezpieczyciela i wypełniając odpowiednie rubryki w ciągu kilku minut tak naprawdę zgłosić szkodę i wysłać zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń. W tej chwili, dzisiaj, w dzisiejszych czasach robimy to tak dobrze, że możemy być wzorem dla innych krajów Europy. I co się wydarzyło na przestrzeni tych lat, że w tej chwili jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale co nas uwiera i z czym będziemy musieli się mierzyć przez najbliższe lata, o tym porozmawiam z panelistami. Zapraszam na scenę pana Radosława Bedyńskiego, wiceprezesa Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zapraszam pana Kazimierza Majdańskiego, członka zarządu Ergo Hesti. Zapraszam pana Rafała Stankiewicza, wiceprezesa zarządu Warty. I zapraszam pana Andrzeja Wasilewskiego, prezesa zarządu spółdzielni usługowej WIGExpert. Zapraszam serdecznie i bardzo proszę o wielkie brawa. Dobrze, to skoro się już przywitaliśmy i powiedzieliśmy sobie, o czym będziemy rozmawiać, to zacznijmy od tego właśnie, gdzie byliśmy i dokąd doszliśmy przez te ostatnie lata. No pamiętamy ten czas, że te 20 lat temu rzeczywiście oględziny odbywały się pod jednostką Zakładu Ubezpieczeń. Troszkę wcześniej, czyli jakieś 15 lat temu pojawili się rzeczoznawcy mobilni, potem kolejne innowacje w procesie likwidacji szkody. No i tak jak powiedziałem na wstępie, mówi się, że jesteśmy liderem w Europie, jeśli chodzi o tą sprawność procesów, o narzędzia, które stosujemy i o dane, które wykorzystujemy do likwidacji szkód. I tutaj mam pytanie do panów, czy waszym zdaniem rzeczywiście jesteśmy liderami w likwidacji szkód w Europie, czy nie? Bardzo proszę, Kazimierz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nie wiem, czy my się w ogóle ścigaliśmy z Europą, bo chyba od tego trzeba zacząć. Moim zdaniem to, że te procesy wyglądają dzisiaj tak, jak wyglądają, to głównie jest wynikiem gry konkurencyjnej pomiędzy zakładami na polskim rynku ubezpieczeń. Rzeczywiście te 20 lat temu, kiedy zainwestowaliśmy w centralizację, bo chcieliśmy mieć ten sam standard dla szkody w Krakowie i w Trójmieście, okazało się, że potrzebujemy infolinii, potrzebujemy likwidatorów, rzeczoznawców mobilnych. Czy to zbudowało przewagę konkurencyjną? Na chwilę tak, ale za chwilę okazało się, że to robi się rynkowy standard. I tak jak Łukasz wspomniał, kilkanaście lat temu ktoś pierwszy poszedł w uproszczenia, powiedział, nie przyjedzie likwidator mobilny, proszę mi przez telefon opisać szkodę. To też była przewaga konkurencyjna jednego z zakładów na naprawdę krótką chwilę. I kolejny przykład na to, jak te standardy się podnosiły w górę, jak się wyrównywały. Można mnożyć te przykłady. Dla mnie taki karkołomny sprzed paru lat, kiedy zapytaliśmy współpracujący nas podmiot, czy są w stanie zagwarantować usługę holowania w asystansie w przeciągu 40 minut, bo tak chcielibyśmy zapisać w ogólnych warunkach ubezpieczenia. No i wtedy padła odpowiedź, są, ale nie dali tego nigdzie w Europie. Ja mówię, no trudno, będziemy pierwsi, czyli czy my się ścigaliśmy z Europą? Nie, ale jeżeli ją przegoniliśmy, to trudno, co zrobić. Myślę, że taka jest uroda młodych rynków. Wczoraj profesor Czaputowicz porównał
płatność czekami w Stanach Zjednoczonych do rozpoznawania twarzy w Mongolii wewnętrznej, w części Chin. Nie szedłbym tak daleko, że byliśmy 30 lat temu Mongolią Europy, ale myślę, że łatwiej nam było, bo ruszaliśmy dynamicznie jako świeży rynek ubezpieczeń i świeży rynek likwidacji. Tak, moim zdaniem, w wielu miejscach jesteśmy przed Europą. A jak w tych zmianach dotyczących konkurencji wyglądamy, jeżeli chodzi o sam proces i o technologie, które wykorzystujemy w likwidacji szkód? Rafał, bardzo proszę. Myśmy się rzeczywiście nie ścigali z Europą, natomiast z moich obserwacji wynika, że zdecydowanie tą starą Europę wyprzedziliśmy. 20 lat temu startowaliśmy spod tego przysłowiowego inspektoratu tych oględzin, w związku z czym myśmy bardzo szybko musieli się uporać z legacy i bardzo szybko zbudowaliśmy fundamenty do tego, żeby wdrażać szybciej innowacje niż nasi koledzy z Europy Zachodniej. Ja się zastanawiałem, jaki może być taki jakiś wyznacznik tej jakości. Na pewno z perspektywy klienta czas likwidacji jest czymś, co świadczy o tym, jaką mamy jakość. U nas ten czas to jest w tej chwili około 20 dni, tak myślę, na rynku, na całym portfelu. W trybach uproszczonych jesteśmy w stanie zlikwidować szkodę w 2-3 dni. Jak zacząłem się przyglądać, jak to wygląda na innych rynkach, w ramach naszej grupy, czy też w ramach partnerów, z którymi pracujemy w Europie, no to Niemcy to jest 60 dni. W UK to jest około 90 dni, jeżeli chodzi o czas likwidacji. Dlaczego tak jest? Dlatego, że myślę, że Kasiu mówił tutaj o modernizacji procesów. Bardzo szybko poszliśmy we wdrożenia technologiczne. Jedno, co nas wyróżnia też chyba w porównaniu do konkurencji europejskiej, my bardzo dużo robimy wewnętrznie, w ramach zakładów. Jak patrzę na rynki europejskie, tam dosyć powszechny od lat jest outsourcing. My mamy w zakładach wewnętrzne zasoby do wykonywania tych procesów korowych. W związku z tym uważam, że mamy nad tym lepszą kontrolę i lepiej mamy to wyskalowane. Wiadomo, że w likwidacji szkód jest też sezonowość. Wdrożyliśmy chyba szybciej niż konkurenci z Zachodu cyfrowe kanały kontaktu. Jesteśmy tutaj na pewno mocno do przodu w porównaniu do starej Europy. No i to, że chyba nie mieliśmy aż tyle legacy, co nasi koledzy z Niemiec czy z Francji, ułatwia nam wdrożenie tych naprawdę nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. Łatwiej weszliśmy w rozwiązania typu software as a service. Łatwiej się podłączamy pod tego typu usługi. Dziękuję bardzo. A jak w takim razie w kontekście tych zmian procesowych i technologii, jak wyglądamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju standardy, które obowiązują na rynku i również tą część dotyczącą otoczenia regulacyjnego? Bo tutaj mamy kilka takich aspektów, które się wiążą z tym, co do tej pory zostało powiedziane. I tutaj mam prośbę do Andrzeja o odpowiedź na to pytanie dotyczące kwestii właśnie bycia tym liderem w Europie, również w zakresie standaryzacji i regulacji. Jeżeli chodzi o regulacje, to myślę, że takim ważnym aspektem, który tutaj należy podkreślić, jest to, jak rozwijała się ochrona poszkodowanych przez te lata, kiedy, jak tutaj mówimy, goniliśmy Europę. I w tym kontekście pewnie warto sięgnąć pamięcią do czasów, kiedy ten zakres odpowiedzialności cywilnej był dosyć wąski. Pamiętajmy, że w ciągu tych ostatnich 20 lat pojawiło się mnóstwo nowych roszczeń, zarówno w wyniku zmian ustawowych, jak chociażby roszczenie z tytułu zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej, czy wydłużone okresy przedawnienia, jak też rozwoju orzecznictwa. Kiedyś pewnie pamiętacie coś takiego jak na przykład najem pojazdu nie był standardem na rynku, nie był roszczeniem, które było uznawane, ale orzecznictwo ewoluowało, no, szło w kierunku tego, że ta ochrona powinna być szersza. Przy czym tak naprawdę nie jest to standard, bo rynki europejskie mają bardzo różny zakres tej regulacji. W sumie ta odpowiedzialność cywilna
jest swego rodzaju taką umową społeczną, gdzie społeczeństwo określa ramy tego, na co się umawia w sytuacji, kiedy ktoś doznaje szkody. I może tą kompensację mieć bardzo szeroką, ale szereg rozwiniętych rynków ten zakres kompensacji ma dużo węższy niż Polska. Także tutaj myślę, że liderem jesteśmy i myślę, że też świetnie sobie z tym poradziliśmy, bo pamiętajmy, że te zmiany, o których tutaj mówię, z punktu widzenia matematyki ubezpieczeniowej były dla ubezpieczycieli bardzo trudne, bo one bardzo często dotyczyły roszczeń z polis, które były sprzedawane w zupełnie innym otoczeniu prawnym i których składka była kalkulowana w oparciu o zupełnie inne parametry. I nagle my jako rynek musieliśmy, mimo tego, że ta składka tych roszczeń nie uwzględniała, te roszczenia pokryć. Ale korzystając z okazji, że jestem przy głosie, że tak powiem, to myślę, że tutaj oprócz tego regulacyjnego wątku warto poruszyć jeszcze dwa. Jeden dotyczy relacji, tak bym to określił, czyli stosunku rynku do klienta. I przez te 20 lat to naprawdę jest nie ewolucja, ale rewolucja. Kiedy sięgam pamięcią do czasu, o którym tutaj mówimy, tych wizyt pod inspektoratem, no to trzeba powiedzieć, że stosunek do naszych klientów, do poszkodowanych był no, zupełnie inny niż dzisiaj. Zarówno jeżeli chodzi o kulturę tej relacji, ale też o kwestię takiej reaktywności versus proaktywności. Kiedyś byliśmy zdecydowanie reaktywni, czekaliśmy na te roszczenia, baliśmy się być może nawet, że jeżeli będziemy proaktywni, to je niepotrzebnie wywołamy. W tej chwili to nasze podejście jest zupełnie inne. Jesteśmy bardzo proaktywni, od początku staramy się informować klientów o tym, jakie uprawnienia im przysługują. I też bardzo szybko pojawiamy się w miejscach, w których klienci nas potrzebują. Pamiętam takie pionierskie inicjatywy na rynku, jak mobilne biuro PZU, czy Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym HESTI. To były takie pierwsze inicjatywy, które no, pokazywały, wychodzimy gdzieś z biura, jedziemy do miejsca, gdzie coś się dzieje, albo rzeczywiście niesiemy pomoc klientom. Nie tylko płacimy pieniądze, ale staramy się, żeby przywrócić ich do życia. I w tamtych czasach to była nowość, natomiast teraz to jest standard. Jeżeli dzieje się coś dużego, tak naprawdę nasze call center każdej firmy ubezpieczeniowej śledzi media, patrzy, co się dzieje. Jeżeli dzieje się coś dużego, jeżeli jest takie miejsce, gdzie kumuluje się jakieś roszczenie, nie wiem, wypadek, jakiś karambol, wypadek autobusu albo szkody katastroficzne, to nasi ludzie tam jadą, oni tam są i oni naprawdę pomagają. Oni nie jadą tam tylko po to, żeby przyjąć zgłoszenie roszczenia, ale oni realnie tym ludziom pomagają. Oni im pomagają zabezpieczyć majątek, oni udzielają instrukcji, płacą zaliczki, tak żeby mogli szybko wrócić do normalności. I uważam, że to jest duże nasze osiągnięcie. I ostatni wątek, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest coś, co w mojej ocenie nam się nie udało, a mianowicie nazwałbym to takim wątkiem edukacyjnym i budowaniem świadomości wśród ubezpieczonych i wśród naszych klientów. I teraz, kiedy patrzę na te dojrzałe rynki i rynki takie rozwinięte, ta kultura ubezpieczeniowa jest tam zupełnie inna. Klienci czują wartość ubezpieczeń, cenią tę ochronę, którą dostają, ale mają też świadomość, że dobre ubezpieczenie musi kosztować, że ubezpieczenia nie są za darmo. Natomiast my przez te lata, wydaje mi się, że tej pracy nie wykonaliśmy i zbudowaliśmy wśród społeczeństwa takie przeświadczenie, że ubezpieczenia można mieć za pół darmo. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. No, aby ta proaktywność właśnie nie polegała na tym, że będziemy oferowali produkty za zbyt niskie ceny. I teraz odnośnie tej proaktywności, którą osiągamy różnymi metodami,
Odciążamy klientów z wielu rzeczy już w tej chwili, bo mamy dostępy do różnych danych, do różnych rejestrów. Nie musimy od klienta wymagać dostarczenia pewnych dokumentów czy zaświadczeń. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa pamięta jeszcze, jak wygląda zaświadczenie o szkodowości, prawda? To kiedyś były takie dokumenty, które miały całą historię danego klienta. Natomiast w tej chwili to wszystko już odbywa się elektronicznie i możemy z tego korzystać. I takim te wszystkie dostępy do danych i do rejestrów no są nam właściwie, można powiedzieć, w tej chwili już niezbędne i z nich korzystamy na co dzień. I tu to pytanie o te dostępy, o to, z czego korzystamy, kieruję do Radka jako do przedstawiciela Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który no, jest swego rodzaju hubem, jeśli chodzi o gromadzenie i o przetwarzanie tych danych ubezpieczeniowych. Jak z Twojego punktu widzenia to wygląda w tej chwili rzeczywiście, jaki to ma wpływ na tą proaktywność i na tą naszą rewolucję w ciągu tych ostatnich lat? To ja może na moment cofnę się trochę w czasie i nawiążę do tego, o czym koledzy mówili na temat oględzin w inspektoracie. W niektórych przypadkach to było bardzo pożądane zjawisko i korzystały z tego grupy przestępcze. Ja pamiętam z swojej kariery w jednym z dużych zakładów ubezpieczeń, gdzie odpowiadałem za likwidację. Tak zwani cwaniacy, przestępcy zrozumieli to, że jeden duży zakład ubezpieczeń nie ma wspólnej bazy. Ma 400 baz funkcjonujących w takiej formule rozproszonej, więc przewozili na lawecie samochód z inspektoratu do inspektoratu i zgłaszali tą samą szkodę w różnych miejscach, dostając wielokrotnie odszkodowanie. Więc ta historia pokazuje, jak daleko byliśmy. Dzisiaj mamy jedną wspólną bazę wszystkich zakładów ubezpieczeń. Baza, która jest coraz lepsza jakościowo, jest bardzo intensywnie wykorzystywana, na co dowodem jest informacja o 8 milionów odpytań dziennie. Baza, na podstawie której są prowadzone procesy underwritingowe, są odpowiednie ścieżki układane procesu likwidacji szkód. Świadczone są przez ubezpieczycieli też na podstawie tego pewne ekstra usługi, jak chociażby bezpośrednia likwidacja szkód. Ale baza, z której też korzystają klienci, mają możliwość przez internet bądź przez portal UFG zweryfikować, gdzie ubezpieczony był sprawca, który spowodował szkodę. Baza, na podstawie której realizujemy też analizy. Analizy dotyczące częstości szkód, wypłat odszkodowań, składki z OC. Analizy, które wykonujemy w różnych przekrojach. Analizy, które chociażby dla kolegów tutaj z likwidacji szkód są w formule automatycznej dostarczane raz w miesiącu po to, żeby im pokazać pewne trendy w wypłatach odszkodowań i benchmarki w stosunku do konkurencji. Jest to regularnie realizowane. Jeżeli mówimy o jakichś innych dodatkowych systemach, bazach danych, to należałoby tutaj wymienić CEPCEK, gdzie pozyskujemy informacje na temat mandatów naruszeń, punktów karnych kierowców. Pozyskujemy informacje dotyczące pojazdów, przebiegu, szkoda istotna, badanie techniczne. Kolejną rzeczą, gdzie my jako ubezpieczyciele mamy dostęp, to są notatki policyjne, czyli dostęp w takiej formule elektronicznej do notatek tworzonych na miejscu wypadków lub kolizji. Mamy wspólny system antyfraudowy, o którym troszeczkę później więcej opowiem. Wreszcie mamy, pomiędzy nami funkcjonują takie systemy jak SWS SOPR, które pomagają nam w wymianie danych w procesach likwidacyjnych czy też w procesach regresowych. Mamy dostęp do CIDG, gdzie możemy weryfikować przedsiębiorców, możemy weryfikować status ich działalności. No i wreszcie potężna pula takich baz danych komercyjnych. Są to systemy Eurotax, Audatex, InfoExpert, z których czerpiemy
dane dotyczące wartości pojazdów, dane dotyczące części zamiennych, dane dotyczące czasochłonności operacji po to, żeby w efektywny sposób móc wyliczyć wartość odszkodowań. I robimy to, co koledzy przed chwilą mówili, robimy to coraz efektywniej, ponieważ te systemy pozwalają nam na rozwiązania w połączeniu na przykład z pewną automatyzacją, pozwalają nam na podstawie wskazówek od naszych poszkodowanych w trakcie procesu zgłoszenia szkody już wyliczyć wysokość odszkodowania, bądź na przykład na podstawie załączonych zdjęć przy użyciu systemu rozpoznawania obrazu wyliczyć natychmiast wysokość szkody. Także tutaj rozwój jest, jeszcze raz odnosząc się do tych wspomnianych na początku przeze mnie oględzin pod inspektoratem, rozwój jest gigantyczny. Bardzo dziękuję. Oczywiście te wszystkie rzeczy związane z procesami, technologią czy elementami standaryzacyjnymi i te dostępy do baz danych, no te bazy są zasilane przez nikogo innego jak przez nas samych, w sensie przez zakłady ubezpieczeń. I to również wszystko świadczy o tym, że jednak współpracujemy między sobą na rynku. No i teraz moje pytanie dotyczy tego, jakie wspólne działania zakładów ubezpieczeń, czy rynku ubezpieczeniowego możemy uznać za sukces, tak naprawdę za sukces rynkowy. Czy mamy takie przykłady, gdzie rzeczywiście ta współpraca rynkowa przyniosła efekty? Bardzo proszę Cię, Andrzej, o odpowiedź na to pytanie jako pierwszy. Ja zacząłbym od takiej pierwszej inicjatywy, która pojawiła się w obszarze likwidacji szkód pod egidą Polskiej Izby Ubezpieczeń i wyprzedziła powołanie Komisji Likwidacji Szkód. To była inicjatywa dotycząca rozliczeń regresów. Pewnie tylko my, jako osoby z tego obszaru, pamiętamy, jak to wyglądało wcześniej. Generalnie sytuacja była taka, że ubezpieczyciele, którzy oczywiście mają względem siebie mnóstwo regresów, zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jak i w ubezpieczeniach majątkowych, wysyłając między sobą te regresy, mówiąc kolokwialnie, robili sobie trochę na złość, czyli cieli sobie stawki, mówili, o nie, tutaj dostałem regres na 2000 zł, ale muszę ściąć te stawki, on jest na 1800 i to odsyłali pomiędzy sobą. Te sprawy nawet lądowały w sądzie. I kiedy w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że tak naprawdę koszt tego jest absurdalny, a temat jest błahy, no to stwierdziliśmy, że mimo tego, że konkurujemy, to może w tym obszarze powinniśmy zacząć współpracować. Powinniśmy sobie zaufać i przyjąć, że w określonych limitach wysyłamy sobie roszczenia, nawet bez dokumentów. Te limity się zmieniały, system się też zmieniał, ewoluował, doszły narzędzia, bo początkowo robiliśmy to bardzo chałupniczo, nawet przy użyciu maila. I to się świetnie rozwinęło. Dzisiaj po 13 latach funkcjonowania tego porozumienia regresowego rocznie rozliczamy pomiędzy sobą kilkadziesiąt tysięcy szkód i bilans tych rozliczeń jest liczony w setkach milionów złotych. Także myślę, że świetny przykład tego, co nam wyszło. Czy oprócz porozumienia regresowego mamy jeszcze jakieś inne przykłady tej współpracy i takiej systemowej, powiedzmy, pomiędzy zakładami ubezpieczeń? Rafał. No oczywiście, że mamy. Sławny system BLS. Projekt, który miał zmienić patrzenie na ubezpieczenie, czyli nie tylko cena nas różnicuje, ale jakość likwidacji. W 2015 duży wysiłek, żeby to wdrożyć. Głównie skoncentrowany na tym, żeby stworzyć system, żeby się wzajemnie nie oszukać. No jak już to uzgodniliśmy, to wystartowaliśmy z systemem bezpośredniej likwidacji szkód. 80% rynku przystąpiło, ogromny sukces, ale 6% szkód na początku szło ścieżką BLS, czyli klienci korzystali. Dzisiaj jest to 4%. Potencjał, czyli szkody, które się kwalifikują do likwidacji w systemie BLS, to jest 92%. Dlaczego klienci z tego nie korzystają? Bo nie znają tej ścieżki. Dlaczego nie znają?
Myślę, że nasze wysiłki na promocję tego no, są dosyć mizerne. Trudno też promować system, w którym są gwiazdki, a gwiazdki to są takie, że ktoś do niego nie należy. Bo w dalszym ciągu te 20% nie należy i nie można powiedzieć klientowi, kliencie, idź do swojego ubezpieczyciela. Na promocję tego systemu wydajemy 75 tysięcy rocznie. Myślę, że jest to mniej niż wydajemy na ten kongres. Czyli sukces? Chyba nie sukces. A projekt, który mógłby jeszcze rzeczywiście pokazać, że ten rynek wygląda trochę inaczej. Bardzo dziękuję. Mówiliśmy również już wcześniej o danych, które nas wspierają w różnych procesach i od zawsze tak naprawdę możemy powiedzieć, że tą współpracą, tym przejawem współpracy takim podstawowym było zawsze przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, bo tutaj akurat nie możemy mówić o jakiejkolwiek konkurencji, tylko jakby mamy zbieżne interesy polegające na tym, że chcemy skutecznie przeciwdziałać przestępcom i nie dopuszczać do tego, żeby nienależne odszkodowania były wypłacane. Radek, i do ciebie mam pytanie. Jak z twojego punktu widzenia ten proces przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej funkcjonuje i czy rzeczywiście, czy możemy go uznać za sukces rynkowy? Tutaj rzeczywiście jest idealny przykład na to, że istnieje przestrzeń do współpracy, bardzo bliskiej współpracy wszystkich zakładów ubezpieczeń. Może pokazując, ile pieniędzy leży na stole, zakładając, że rocznie wypłacamy ponad 40 miliardów złotych, biorąc pod uwagę szacunki ekspertów, że przestępczość ubezpieczeniowa stanowi około 10% udział, mówimy o ponad 4 miliardach złotych rocznie, więc jest ogromna kasa do zaoszczędzenia. I teraz tak, mogę to podzielić na dwa obszary. Jest obszar ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałe grupy ubezpieczeniowe. Na razie o szkodach komunikacyjnych. Tutaj rzeczywiście od wielu lat bardzo intensywnie działamy i współpracujemy. Mamy stworzoną antyfraudową platformę, taką wspólną dla rynku, w której działa cały rynek. Tutaj mogę podać ciekawy przykład. Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie jeden z prezesów Zakładu Ubezpieczeń. Mówi, Radek, spójrzcie, mamy dżentelmena, kilka drogich samochodów, dziwnie często stukających się. Zobaczcie, co się dzieje. Okazuje się, że po ich stronie widzieli tylko kawałek tortu. Jak złożyliśmy to z całego rynku, złożyliśmy sieć powiązań, okazało się, że tata, żona, wujek, ciocia, wiele osób występujących w różnych rolach. Zbudowaliśmy z tego potężną sieć powiązań, przekazaliśmy materiał do policji. Z tego co wiem, już są postawione zarzuty w stosunku do tej osoby. Także mówię o tym dlatego, że jeden zakład ubezpieczeń widzi tylko wycinek. Przy złożeniu tego w całość naprawdę można z tego zrobić bardzo dobry materiał. Materiał, który bardzo często przekazujemy policji. Tutaj znowu przywołam moją rozmowę z prezesem Maciążkiem. Ja osobiście nie miałem okazji uczestniczyć w tym spotkaniu, ale Andrzej opowiadał mi o tym, że z racji tego, że wielokrotnie przekazaliśmy policjantom tak zwane gotowce, materiały, co do których już większość roboty była wykonana, oni z dużym zadowoleniem przyjęli tą naszą pracę, bardzo nas chwaląc. Mówiąc o tym systemie antyfraudowym, tutaj wspólnie realizujemy też bardzo ważną rzecz, ponieważ ten system z założenia, on daje nam tylko pewne wskazówki, pewne typowanie, czyli mówi, czy dana szkoda, czy dana umowa jest podejrzana, czy mało podejrzana. Natomiast bardzo istotny w tym wszystkim jest pewien feedback z zakładów ubezpieczeń, czyli krótko mówiąc po naszej stronie możliwość eliminacji tak zwanych false positive'ów, czyli to coś, co nam się wydaje, że
jest wysoce podejrzane, nie zawsze jest. Więc tutaj mówiąc o tej współpracy pomiędzy nami, mamy regularne spotkania, podczas których po pierwsze zbieramy ten feedback z zakładów ubezpieczeń, potwierdzając, my to nazywamy jedynki, tak zwane jedynki, czyli coś, co było wskazane przez system jako wysoko podejrzane i rzeczywiście jest trafione. Wprowadzamy te dane z powrotem do systemu i w pewien sposób jego uczymy. Natomiast druga rzecz, która jest warta podkreślenia, jest kwestia tych dyskusji i rozmów na temat pewnych schematów, które funkcjonują, które są wymyślane przez, że tak powiem, sprytnych uczestników. Ale o schematach jeszcze będziemy rozmawiać za chwilę. Tak, ale to tylko jakby w tym kontekście na razie bardzo pozytywnym. Taka dyskusja pomiędzy nami funkcjonuje i uważam, że należy ją pielęgnować. Okej, bardzo dziękuję. I jeszcze jeden temat przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o te wspólne działania rynku i o to, czy coś możemy uznać za sukces, czy nie, no bo powiedzieliśmy sobie o SOPR-ze, powiedzieliśmy o BLS-ie. To są pewne też i onarzędziowane procesy, które funkcjonują już od dłuższego czasu. Radek powiedział teraz o tym przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej i mamy jeszcze jeden tak naprawdę bardzo istotny element, jeśli chodzi o cały proces, no to są szkody osobowe, które może liczbowo nie stanowią jakiegoś bardzo istotnego wolumenu, natomiast są to niewątpliwie szkody najdroższe i one finansowo mają bardzo duży wpływ na zakłady ubezpieczeń. Tutaj wprawdzie nie ma żadnego systemu, jeżeli o to chodzi. No i właśnie to jest pytanie, czy coś możemy zrobić, czy gdzie jesteśmy w tym procesie likwidacji szkód osobowych? Czy tutaj jakby w innych krajach wiemy o tym, że funkcjonują pewnego rodzaju regulacje, systemy, w niektórych krajach to są tabele, w niektórych krajach to są jakieś tam dobre praktyki rynkowe. Jak to wygląda u nas i tak, czy mamy jeszcze coś do zrobienia w tym zakresie, czy właściwie musimy to ciągnąć tak, jak jest w tej chwili? Kazik, bardzo cię proszę o odpowiedź na to pytanie. Tak jak powiedziałeś, szkody osobowe to jest poniżej 5% w grupie 10, ale wypłaty ważą sporo ponad 20% i kiedy Polska Izba Ubezpieczeń zdecydowała się powołać Komisję Likwidacji Szkód chyba w 2013 roku, myślę, że tak, jakieś 10 lat temu, to był chyba pierwszy temat, który wzięliśmy na tapet, żeby rozmawiać, bo był nad wyraz palący, tak? Czyli na polskich drogach ginęło dwukrotnie więcej ofiar niż to ma miejsce teraz. Do tego dopadała nas historia zdarzeń z wcześniejszych lat. Te nowe tytuły prawne, tak, do wypłaty, o których wspominali koledzy. Rozpoczęliśmy ostrą dyskusję i tak od 10 lat dyskutujemy, czy to przedstawiać w kategorii sukcesu, chyba niekoniecznie. Naprawdę blisko byliśmy, kiedy KNF powołał Forum Zadośćuczynień. To była ciekawa inicjatywa, bo udało się doprosić i Ministerstwo Sprawiedliwości, i Ministerstwo Finansów, UFG, no i cały rynek oczywiście. PBUK. Oczywiście my reprezentując PIU reprezentowaliśmy cały rynek. Nasi współpracownicy zrobili katorżniczą pracę, przeanalizowali 3700 wyroków sądowych, które dotykały ponad 7000 uprawnionych. To wszystko zostało stabilaryzowane. Potem uzupełniliśmy tą bazę o 1000 rekordów dotyczących uznań i ugód. Czyli powstała gotowa tabela, bo naszym zamysłem było, aby minister finansów po zmianach w kodeksie cywilnym był w stanie mówić, ile mamy zapłacić. Dzisiaj nasze aktuarialne służby są tak daleko rozwinięte, że są w stanie powiedzieć, co który pojazd będzie miał wypadek, ilu będzie poszkodowanych, ile będzie ofiar, ale my do dzisiaj nie wiemy, ile i komu zapłacić za zadośćuczynienie. I mimo, że byliśmy tak blisko, nie nastąpiły zmiany legislacyjne. Także podaję ten przykład jako naprawdę dobry przykład na współpracę i rynku, i regulatora. Ale czy jakiś efekt osiągnęliśmy, to niekoniecznie. No wydaje się, że na razie jeszcze nie, ale miejmy nadzieję, że może uda się do tego tematu wrócić i pociągnąć go dalej. Bardzo dziękuję. No, jak Państwo widzą i słyszą, to rzeczywiście ta współpraca na rynku ubezpieczeń jest, ona rzeczywiście funkcjonuje i
w wielu aspektach się między sobą dogadujemy. No miejmy nadzieję, że nie zacznie za nas tego robić sztuczna inteligencja, o której też było sporo mówione podczas tego kongresu i że jeszcze przez najbliższe kilka lat będziemy wszyscy mieli się czym zajmować i nie będziemy musieli, że tak powiem, zlecać tych zadań automatowi. Jeżeli chodzi o teraz dalszą część, czyli powiedzieliśmy sobie o tym, w którym miejscu się znajdujemy, jak współpracujemy, to porozmawiajmy chwilę o tym, co nas jeszcze czeka, jakby z czym się będziemy musieli zmierzyć i czy są jakieś elementy, które nas w tej chwili uwierają. Bo powiedzieliśmy o tej standaryzacji, ona w niektórych elementach funkcjonuje, w niektórych nie. Porozmawiajmy również chwilę o troszkę o regulacjach i o pewnego może rodzaju ujednoliceniu praktyk. Bo jak wiadomo, regulacje różnie wypadają. One czasami idą w dobrym kierunku, czasami idą trochę za szeroko, czasami trochę zbyt wąsko. I właśnie w kontekście tej standaryzacji, która też jest pewnego rodzaju konsekwencją regulacji, czy waszym zdaniem są jeszcze jakieś obszary do wystandaryzowania? Czy ta standaryzacja może mieć realny wpływ na potencjalne ograniczenie konkurencji, o czym rozmawialiśmy już wcześniej? Rafał, bardzo cię proszę o twoje zdanie. Wczoraj była prezentacja Insurance Europe, gdzie były te stosy regulacji, które są już, za chwilę wejdą albo jeszcze planowane. To było dosyć przerażające. Ale rzeczywiście są też takie obszary, które naszym zdaniem nowe regulacje mogłyby nam pomóc. W komisji zajmujemy się czymś takim, o czym Radek przed chwilą wspomniał jednym słowem, czyli nowe schematy biznesowe. Bo tak jak Andrzej wspomniał, umowa ubezpieczenia jest pewną umową społeczną. Tak? Jej pierwotną funkcją jest kompensacja wtedy, kiedy nasz klient, człowiek dozna szkody. I tutaj my mamy taką wątpliwość, czy w tej umowie społecznej mieści się takie zjawisko, które polega na skupowaniu roszczeń, już w całkowitym oderwaniu od pierwotnej funkcji, czyli gdzieś ta kauza pierwotna znika, czyli szkoda została wyrównana i oto pojawia się podmiot, który kupuje roszczenie od klienta za jakąś kwotę, opracowuje to roszczenie na nowo i zwraca się do zakładu ubezpieczeń o wypłatę. No, przykład, który dobrze znamy, to jest skup kosztorysów w szkodach komunikacyjnych. Jest to masowe zjawisko. Ostatnio, nie wiem, czy Państwo też to zauważacie w swoich skrzynkach mailowych, szereg kancelarii odszkodowawczych próbuje w nowym obszarze takiej działalności. Są to szkody związane z nieruchomościami, czyli ubezpieczenia mieszkaniowe, ubezpieczenia domów. My w tej chwili to zjawisko bardzo mocno analizujemy w ramach komisji, w ramach grupy roboczej, bo uważamy, że to jest temat, którym powinniśmy się zająć i którym też pewnie mieć jakiś dialog z regulatorem, z urzędem. Czy nie można by było tego tematu w jakiś sposób uregulować, bo moim zdaniem generowanie marży dla przedsiębiorców, którzy prowadzą taką działalność, nie jest częścią umowy społecznej związanej z ubezpieczeniem. Tak, to prawda. I teraz, żeby przeciwdziałać tym schematom i walczyć z tym w jakimś sensie, no to tu nas wspierają również te wspólne działania dotyczące wymiany między nami, wymieniania się tymi schematami. I to jest możliwe oczywiście, tak naprawdę wiadomo, że nikt tego nie wysyła tego mailami, ani nie wysyła pocztą, tylko do tego mamy również przeznaczone narzędzia i o te narzędzia i o te możliwości wymiany tych schematów chciałem się zwrócić z tym pytaniem do Radka. Jak to z twojego punktu widzenia wygląda i jakie nam w tej chwili dają możliwości te dostępy do bazodanowe? To ja nawiążę do tego, co już wcześniej powiedziałem. W mojej ocenie w przypadku tych działań wymiany informacji rynkowej i działań antyfraudowych bardzo efektywni jesteśmy, może nie bardzo, ale efektywni jesteśmy w
przypadku OCPPM i AutoCasco. Natomiast łyżka dziegciu, jeżeli chodzi o pozostałe grupy ubezpieczeniowe. I tutaj ja sobie zerknąłem do raportu PIU na temat przestępczości ubezpieczeniowej. Rynek niemiecki, czyli nasi sąsiedzi. Udział fraudów na tym rynku. 37% OC w życiu prywatnym. 28% ubezpieczenia turystyczne. OC i kasko na trzecim i na czwartym miejscu z udziałem 17-18%. Kilka slajdów dalej. Jaka jest skuteczność u nas w przypadku wykrywania fraudów w ubezpieczeniach turystycznych już na polskim rynku? Wykryto 15 przypadków na kwotę 52 tysiące złotych. Co to znaczy? Jest dużo do zrobienia w pozostałych grupach. Wiem, że są prowadzone pewne rozmowy na ten temat, natomiast nie stawiam tezy, że tego typu sytuacja, jaka jest pokazywana na przykład na rynku niemieckim, już funkcjonuje na rynku polskim, bo pewnie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że mamy troszeczkę inne na przykład OC w życiu prywatnym z dużo niższymi sumami gwarancyjnymi. Natomiast najprawdopodobniej są to pewne trendy, na które my powinniśmy zwrócić uwagę i coraz poważniej na to patrzeć, ponieważ za chwilę nas to może dotknąć. Czy są tam pieniądze do ugrania? Są. Mówiłem wcześniej o pewnej kwocie, to też odsyłam do raportu PIU, gdzie można sobie spojrzeć na tą efektywność wykrywania fraudu w poszczególnych grupach. To jest porozbijane i wyraźnie widać, jak dużą pracę wykonaliśmy w OC i w AutoCasco, ile jeszcze działań przed nami w przypadku pozostałych grup. I tutaj też analogia do tego, co powiedziałem w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Spotkania i wymiana pewnych schematów. Takie rozmowy i działania już zostały zainicjowane tutaj w Komisji Likwidacji Szkód. Powstała grupa zadaniowa. Rozpoczęto rozmowę na temat pewnych schematów funkcjonujących w przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych. Bardzo dziękuję. W tym momencie jest miejsce na to, żeby powiedzieć, że jest jeszcze jeden taki bardzo ważny element z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, bo oczywiście z punktu widzenia klienta, to mówiliśmy o tej standaryzacji, to jest bardzo ważne. Standaryzacja ma wpływ na wiele rzeczy. Ona również się wiąże z regulacjami, z wspólnym działaniem rynku. Natomiast jest jeszcze jeden element, o który chciałem zapytać i to jest hasło, które jest bardzo popularne, jeżeli chodzi o komunikację i wielokrotnie Izba też to o tym mówiła, to jest przewidywalność. I teraz przewidywalność jest bardzo ważna z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń w wielu aspektach. Tutaj rozmawiamy tylko o małym wycinku całej działalności. No i teraz chciałbym połączyć te dwie rzeczy, mianowicie i zapytać Kazimierza o to, jak rzeczywiście, czy ta standaryzacja może być w jakiś sposób traktowana jako droga do tej przewidywalności, na której nam tak bardzo zależy. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta standaryzacja jest dobrą drogą do przewidywalności, bo w państwach, gdzie powstały, kontynuując jakby ten przykład szkód osobowych, gdzie powstały tabele do zadośćuczynień, rzeczywiście wzrosły wypłaty odszkodowań w szkodach osobowych, rzeczywiście wzrosły stawki OC, ale zyskano przewidywalność, czyli były w stanie zakłady ubezpieczeń na poszczególnych rynkach wiedzieć, ile, jak wycenić OC, żeby w przyszłości nie być zaskakiwanymi nieoczekiwanymi wyrokami sądów. Także ja jestem zwolennikiem mądrej standaryzacji, niekoniecznie regulacji, bo to można osiągnąć różnymi drogami. Dla mnie też standaryzacja to jest szansa na odciążenie sądów powszechnych, bo dzisiaj 95% spraw, które są przeciwko zakładom ubezpieczeń, to są sprawy na bazie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i z OC posiadacze pojazdów mechanicznych. Jak widać, tam gdzie my piszemy ogólne warunki ubezpieczeń, tam rzeczywiście nie pozostaje pole do dyskusji. Jest bardziej zero-jedynkowo.
Dzisiaj te schematy, o których wspomniał Rafał, to jest zmora naszych sądów, bo rzeczywiście tych spraw jest tam sporo. No a będąc przy szkodach osobowych, no to nie wiem, czy macie Państwo świadomość, 1/3 spraw w szkodach osobowych to jest nasza decyzja o uznanie. W 1/3 udaje nam się zawrzeć ugodę, 1/3 ląduje w sądzie, bo cały czas ani my, ani przeciwna strona nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, ile jest godnie za zadośćuczynienie. W przedmiocie sporu jest zdecydowanie dalej od wyroku sądowego niż od naszej decyzji, niż nasza decyzja do wyroku. Także to co przez lata kancelarie odszkodowawcze próbowały na rynku twierdzić, że to my zaniżamy. Nie, ja postawię tezę kompletnie odwrotną. To raczej zawyżone są roszczenia składane przez kancelarie odszkodowawcze i na to mamy dość twarde dowody. Także jeżeli mówimy o standaryzacji, mówimy o regulacji, to warto chyba nie odpuszczać regulacji kancelarii odszkodowawczych. No i ta teza, o której powiedziałeś, jest potwierdzana również przez orzecznictwo sądowe, prawda? Dokładnie. Gdzie rzeczywiście tak to wygląda, gdzie nie zawsze, to nie jest tak, że to my zaniżamy, tak? Dobrze, tutaj padło kilka słów na temat tej różnicy, tej standaryzacji, jaką dają nam ubezpieczenia dobrowolne. Bo z jednej strony mamy ubezpieczenia regulowane warunkami oczywiście, a z drugiej strony mamy ten określany przez nas free ride z OC, czyli to, o czym już Andrzej powiedział na początku, czyli coraz kolejne roszczenia, które się pojawiają w ramach odpowiedzialności cywilnej i to, że na naszym rynku niekiedy nasze zobowiązania są szersze niż w innych krajach. No i tutaj chciałbym właśnie, Andrzej, tobie zadać to pytanie, jak z twojego punktu widzenia ta kwestia wygląda na innych rynkach? Czy są jakieś dobre praktyki na innych rynkach zagranicznych, które mogłyby w jakiś sposób to zmitygować te różnice? Czy jaki mamy wpływ, bo wiadomo, że likwidacja szkód również wpływa na konstrukcję i na zakres produktów, prawda? Bo na podstawie doświadczeń likwidacyjnych później są konstruowane czy modyfikowane produkty ubezpieczeniowe. Tu mamy takie przykłady, czy chociażby assistance, jest takim dobrym przykładem, czy ubezpieczenia turystyczne. To Andrzeju, jeżeli mógłbyś kilka słów na ten temat powiedzieć właśnie w zakresie tych różnic umów dobrowolnych a OC. Ja proponuję podejść do tego zagadnienia w ten sposób, żeby trochę podsumować to, o czym każdy z nas tutaj powiedział. Wydaje mi się, że warto podkreślić, że tam, gdzie współpracujemy, osiągamy świetne rezultaty. Świetnym przykładem jest ten obszar antyfraudowy. My nie jesteśmy w stanie w tym obszarze zrobić zbyt wiele samodzielnie. Musimy współdziałać, współdziałamy i ta współpraca przynosi wymierne efekty. Mam nadzieję, że te efekty będą jeszcze lepsze. Tam, gdzie współpracujemy wewnątrz zakładu ubezpieczeń, też doprowadzamy do sytuacji, w której udaje nam się pewne problemy, zdiagnozowane problemy usuwać. I takim przykładem są właśnie te ubezpieczenia dobrowolne, które w tej chwili mają bardzo dobre zakresy. To jest z jednej strony element konkurencji pomiędzy zakładami ubezpieczeń, ale z drugiej strony to jest taka refleksja na temat tego, jak ta ochrona powinna wyglądać. I to jest refleksja, która z reguły w zakładach ubezpieczeń jest wynikiem dyskusji obszaru likwidacji szkód i produktu. Czyli jeżeli my widzimy, że często przyczyną odmów, i to takich niesłusznych odmów, takich sprzecznych z celem tej umowy, która została zawarta, jest jakiś komponent, jakaś przyczyna, rozmawiamy o tym i wycinamy to z warunków, oczywiście pod jakimiś pricingowymi warunkami, po to, żeby ten produkt rzeczywiście pasował klientowi. I tak jak powiedział Kazimierz, liczba spraw sądowych w ubezpieczeniach dobrowolnych jest naprawdę znikoma. Tam, gdzie się spieramy, gdzie chodzimy do sądu, to jest obszar ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. I z czego to wynika? To wynika z tego, że konstrukcja odpowiedzialności cywilnej w polskim systemie prawnym jest taka, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile należy się
w danej sytuacji odszkodowania czy zadośćuczynienia. No czasami nawet też nie jesteśmy w stanie wskazać za co. No, tak, natomiast tam zawsze jest spór. I tam, gdzie jest spór, gdzie nie ma jasnych reguł, tam jest ta niepewność, o której mówimy. I ta niepewność jest oczywiście polem do tego, żeby budować na tym jakieś swoje biznesy i rozwijać działalność. To, o czym tutaj wspominaliśmy, to są pewne patologie rynku. I teraz jak sobie z tym radzą inne rynki? Weźmy przykład Wielkiej Brytanii i tego, co tam od lat się dzieje. I jest to świetny przykład tego, jak można wprowadzić zmiany, ale zmiany, które są konsensusem takim, wczoraj pojawiało się wielokrotnie, prawie w kontekście wojny, ale wydaje mi się, że to tutaj dobrze pasuje, pojęcie takiej równowagi. I to jest taki konsensus budowany właśnie na równowadze różnych stron rynku. Kilka lat temu Jackson's Reform, nie wiem, czy pamiętacie Państwo taką nowelizację Wielkiej Brytanii, gdzie na skutek dyskusji, no pierw jakby identyfikacji problemu, gdzie koszty prawników w sprawach ubezpieczeniowych drastycznie rosły. One rosły cały czas. To nie było tak, że one zostały podwyższone i się zatrzymały. One po prostu, to się była taka samonapędzająca się maszyna. Wprowadzono regulację, która te koszty limitowała, która nakładała jakiś kaganiec na to. Ponieważ stwierdzono, że no okej, to my jako społeczeństwo tak naprawdę płacimy te koszty tej kancelarii w składkach za ubezpieczenie. Potem Whiplash Reform, tak? Znowu rynek zauważył, powiedział, jest Whiplash, tak? Okej, nie mówimy, żeby nie płacić za Whiplash, ale znowu widzimy, że to jest jakaś patologia. Po pierwsze, roszczenia rosną, po drugie, no w ogóle trudno stwierdzić, czy ten Whiplash był, czy go nie było, no to jest bardzo subiektywne. Po trzecie, częstość tego Whiplashu rośnie. Dlaczego my jako społeczeństwo mamy ponosić koszty tego? Wprowadzono Whiplash Reform, ograniczono to. I jeszcze kilka regulacji na tym rynku brytyjskim. Naprawdę to świetnie działa, ale to wymaga dyskusji i udziału tak naprawdę wszystkich uczestników rynku, czyli takiej formuły, o której tutaj wspominał Kazimierz. Drugi przykład, który chciałbym podać, to jest rynek niemiecki. On działa trochę inaczej. On działa w ten sposób, że w tych obszarach, które mają ten element niepewności, rynek niekoniecznie wprowadza regulacje, ale umawia się i ta umowa jest respektowana przez wszystkich uczestników rynku. I takim przykładem są na przykład tabele określające stawki najmu pojazdu, które są publikowane przez instytucje niezależne i stosowane zarówno przez ubezpieczycieli, jak później przez sądy, no bo oczywiście stosowanie tylko przez jedną stronę, no to nie jest gwarancją sukcesu. Podobnie publikowane są stawki roboczogodzin za naprawy pojazdów. Też co roku coś takiego w podziale na regiony, na kody pocztowe na tym rynku niemieckim jest tworzone. To też jest bieżący temat u nas w tej chwili. Tak, to jest bieżący temat u nas, natomiast no, nasza droga, czy nasz sposób, w jaki się z nim mierzymy, jest nieco inny. I kolejna rzecz, warta też pewnie odnotowania, to na rynku niemieckim funkcjonuje od lat taki zbiór dotyczący orzeczeń zasądzających zadośćuczynienia. On jest wydawany chyba w cyklach rocznych i no, to jest też taka oddolna, można powiedzieć, inicjatywa rynku, zmierzająca do tego, żeby wystandaryzować i uczynić bardziej przewidywalny ten obszar. Publikowane są orzeczenia różnych sądów z różnych regionów i one potem są, te stawki są stosowane zarówno przez ubezpieczycieli, jak i przez sądy. Więc myślę, że trzeba to podkreślić, że ta przewidywalność jest bardzo ważna. Ta przewidywalność jest w interesie wszystkich. W interesie poszkodowanych, w interesie ubezpieczycieli, w interesie regulatorów całego rynku. Także moim zdaniem to jest ważki problem, którym powinniśmy się zająć, ale możemy to zrobić tylko wspólnie. Bardzo dziękuję. I teraz proszę Państwa, zostało nam 8 minut. Zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym poprosić, oddać głos do studia i zapytać, czy są jakieś pytania z sali do panelistów. O, są. Który kraj europejski jest liderem w procesie likwidacji szkód? BLS ma istotne ograniczenia, czy rynek ubezpieczeń? Dobrze, to może króciutko pierwsze pytanie. Który kraj europejski jest liderem w procesie likwidacji szkód? Rafał, może to pytanie skieruję do ciebie. Wiadomo,
Wydaje mi się, że jesteśmy, jeżeli chodzi o procesy, o sprawność procesu, o komunikację z klientem, jesteśmy na pewno w ścisłej czołówce, tak? Jako kraj. Tutaj mamy jeszcze pytanie dotyczące BLS-u i dotyczy ono umożliwienia wynajmu pojazdów zastępczych w ramach BLS i czy to by mogło potencjalnie przysłużyć się do zwiększenia popularności tego systemu. To może również do ciebie to pytanie skieruję jako do orędownika. Pewnie tak, tylko po co przy tym majstrować, skoro to jest 4% szkód. Jakbyś był to proces masowy, to można pewnie cuda tam robić. W takim razie, dobrze, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o cyfry na dole ekranu, to o tym za chwilę powiemy, co one oznaczają. I jeszcze jedno pytanie mamy. Co rynek ubezpieczeń jako całość może zrobić w celu ograniczenia patologicznego działania kancelarii? Ja myślę, że tutaj już na to pytanie padła odpowiedź i nie będziemy, wydaje mi się, że Kazimierz w swojej wypowiedzi zawarł ten element. I tutaj jeszcze mamy jedno pytanie, jaki jest, znaczy zawarł odpowiedź na to pytanie. I ostatnie pytanie, jaki jest wpływ nowych wytycznych likwidacyjnych? No, przede wszystkim to są rekomendacje likwidacyjne już od 1 listopada, proszę Państwa. A po drugie, myślę, że to mógłby być temat na zupełnie osobny panel i ponieważ mamy ograniczony czas i myślę, że to by nam zajęło zbyt wiele czasu, można ale jesteśmy w trakcie... Na to pytanie ale można odpowiedzieć, jaki jest wpływ znaczny? O więcej szczegółów prosimy kontaktować się z... Dobrze. I w takim razie, proszę Państwa, kilka słów podsumowania. No, powiedzieliśmy sobie bardzo dużo o tym, jaką przeszliśmy drogę przez te ostatnie 20, 15 lat, 10 lat od tamtych czasów do teraz. Powiedzieliśmy sobie, w jakich aspektach współpracujemy na rynku ubezpieczeń. Powiedzieliśmy sobie również o konkurencji, czym konkurujemy, a czym nie konkurujemy, tylko raczej wspieramy się wzajemnie. Pokazaliśmy również te inicjatywy rynkowe, które rzeczywiście funkcjonują, działają i na to są namacalne dowody w postaci i liczb, i wyników analitycznych. Porozmawialiśmy również sporo o standaryzacji. No, zostało nam jeszcze tylko powiedzenie, w kontekście całego naszego panelu, no, z czym się będziemy mierzyli w najbliższym czasie. I tutaj jest kilka takich elementów. Na kongresie już dużo rzeczy było powiedziane na temat artificial intelligence. I tutaj pytanie, Rafał, może do ciebie skieruję. Czy rzeczywiście jest to technologia obiecująca? Czy to jest z jednej strony również jakieś ryzyko dla nas, jako dla zakładów ubezpieczeń? Znaczy, sztuczna inteligencja, AI, no w tej chwili wszyscy tak sobie to kojarzymy z tym ChatGPT, prawda? Bo prezes wczoraj też odczytał przemówienie, które napisał ChatGPT i to jest przyszłość. Wszyscy pewnie myślimy o tym, jak możemy to w naszych procesach wykorzystać, to jest przed nami. Ale sztuczna inteligencja to są technologie, które są już tu i teraz. Visual intelligence, czyli wszystkie technologie związane z rozpoznawaniem obrazu, to jest tak jakby stworzone dla nas, dla likwidacji szkód. Ja mogę powiedzieć, w Warcie od 2 lat mamy algorytm, który sprawdził 160 kosztorysów z warsztatów, 60 zakwalifikowało dodatkowej weryfikacji i 8 milionów oszczędności z tego. Czyli pojawiły się na kosztorysach części, których nie było na zdjęciach. Więc visual intelligence, text mining, document understanding, te wszystkie rzeczy są już dzisiaj obecne w naszych organizacjach i my się tym zajmujemy. To, na co bym zwrócił uwagę i co pewnie będzie też nas zajmowało, to jest obsługa wyjątków, bo to są tylko algorytmy, tak? I dopóki się ich nie nauczy, to te wyjątki, nietypowa sytuacja, powinniśmy mieć świadomość, że musimy to obsłużyć i tutaj cały czas jeszcze moim zdaniem człowiek będzie niezastąpiony. No i ten human touch, tak, w likwidacji szkód. Mamy po drugiej stronie klienta, który ma problem, więc ja widzę też, mam takie odsłuchy od naszych klientów, no, że nie zawsze oni chcą komunikować się z maszyną, nie zawsze
ten kanał cyfrowy jest dla nich odpowiedni. Musimy o nich też pamiętać. Ta technologia się będzie rozwijała, z pewnością będzie odgrywała coraz większą rolę w naszej działalności, ale trzeba do tego podchodzić dosyć ostrożnie i ewolucyjnie. Ja pozwolę sobie uzupełnić Rafała wypowiedź, bo trend, który na nas idzie, to jest personalizacja, czyli coraz częściej poszkodowany klient chce być traktowany w sposób wyjątkowy, chce mieć przeświadczenie o wyjątkowości swojej sprawy, swojego problemu, swojego zdarzenia i ta algorytmizacja, o której rozmawiamy, ona rzeczywiście pozbawi nas tych czynności emocjonalnie rujnujących, tych powtarzalnych i rutynowych, ale musimy pamiętać o tych wyjątkach, tak? Czyli żebyśmy dali naszym poszkodowanym odczuć, że są dla nas kluczowi i ważni. I drugi trend, który widziałbym jako przyszłość, coraz rzadziej będzie nas interesowała gotówka, coraz częściej będzie interesowała nas usługa. Czyli to już nie cieszy, że my wypłacimy poszkodowanemu za nową zmywarkę. To raczej naszym zadaniem jest zorganizowanie kupna, wymiany, założenia frontu i tego typu działania. Tak samo kosztorysy w szkodach majątkowych. To też będzie powoli odchodziło do lamusa. To my jako likwidacja musimy się już przyglądać temu, jak zbudować cały front naprawczy, żebyśmy w tej personalizacji nadążyli za oczekiwaniami klienta. A jeżeli chodzi o, bo powiedzieliśmy o tym, że AI jest w jakimś sensie technologią obiecującą i ona już fizycznie funkcjonuje tak naprawdę w dzisiejszych czasach. A czy mamy, czy obserwujemy rozwój jakiejś technologii, może jeszcze w tej chwili wydającej się przyszłościową, ale nad którą się toczą prace i być może którą już możemy lub będziemy za chwilę wykorzystywać? Radek, to pytanie kieruję do ciebie. To tutaj jest mowa o pewnym połączeniu technologii AI i image recognition. Tutaj z tego, co słyszałem już wczoraj, Grzegorz Prądzyński wspomniał o naszym projekcie FOTO. Ja troszeczkę rozwinę, co tutaj planujemy. Może zacznę od tego, jak działa dzisiaj ten proces. My mamy pewnego rodzaju manualny proces, w którym tak zwane szkody łączne w pojeździe łapiemy po numerze VIN. I teraz, jeżeli zidentyfikujemy na tym samym VIN-ie jakąś historyczną szkodę, to wysyłamy na maila do tego zakładu ubezpieczeń, w którym wcześniej była ta szkoda, wysyłamy swoją porcję zdjęć i pytamy, czy te uszkodzenia są tożsame. Czekamy kilka tygodni na odpowiedź. Czasami ta porcja zdjęć jest tak duża, że oko ludzkie nie jest w stanie wychwycić wszystkich podobieństw, więc różnie z tą oceną bywa. Natomiast chcemy przejść na taki model wyszukiwania tych szkód tożsamych, ale po uszkodzeniach. Czyli jeżeli ktoś nam przełoży uszkodzony element z jednego samochodu do drugiego, czyli mówiąc zmieni VIN, to chcemy mieć możliwość też wykrycia tego. I tutaj zaprzęgamy właśnie te technologie, o których mówiłem. Przeprowadziliśmy takie dwa etapy pilotażu z pewnymi wybranymi partnerami na rynku. Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą Control Expert. Planujemy budowę takiej ogólnorynkowej bazy zdjęć uszkodzonych pojazdów. Ja policzyłem, że tam będzie około 90 milionów zdjęć i skolekcjonujemy około 50 terabajtów danych. To będą zdjęcia ze szkód z 24 miesięcy i będziemy poszukiwali, czy dane uszkodzenie nie zostało gdzieś wcześniej do nas zgłoszone i czy, krótko mówiąc, już przynajmniej raz za to nie zapłaciliśmy. Mamy chociażby z tych wyników pilotażowych mamy idealne przykłady, że takie rzeczy następowały. Więc... I możemy polegać na tym w przyszłości, czy już nawet w niedalekiej przyszłości, szczególnie w kontekście takich przykładów, o których również prezes Prądzyński wczoraj mówił przy okazji fejkowego zatrzymania Donalda Trumpa, tak? Czyli tak, że te zdjęcia generowane przez sztuczną inteligencję mogą być z drugiej strony rozpoznawane przez systemy image recognition, które nas będą wspierały w tym, żebyśmy nie dostawali zdjęć nieprawdziwych. Tutaj będziemy mieli dwa źródła danych. Rzeczywiście w części przypadków być może ta ostrożność będzie wymagana, bo
Przypomnę, że część zdjęć rozbitych pojazdów jest realizowana przez naszych rzeczoznawców, więc tam zakładam, że i ta jakość i pewność będzie dobra. Natomiast faktycznie część zdjęć, które dostajemy, to są nasi poszkodowani. I tutaj z tym różnie bywa. Jako ciekawostkę mogę opowiedzieć o tym, że widziałem taki przykład, rozbity telefon zgłoszony jako szkoda. Okazało się, że ktoś sobie wyciągnął to zdjęcie z internetu i przekazał ubezpieczycielowi na dowód swojej szkody. A jeszcze drugą ciekawostkę, co mogę powiedzieć, bo obserwuję te portale aukcyjne, które, na których między innymi można dokonać zakupu części samochodowych. Okazuje się, że tam jest bardzo duża pula uszkodzonych części samochodowych. Jest ich w tej chwili około kilkudziesięciu tysięcy. Zastanowić się należy, po co komu rozwalona część, po co ktoś kupuje rozwaloną część. I jako taki najciekawszy przykład z tej puli, bo segregowałem sobie to od najdroższej. Możecie dzisiaj na przykład Państwo kupić maskę karbonową rozprutą do Porsche Spydera za 50 tysięcy złotych. Nie wiem, kto chce kupić rozprutą maskę, ale jest taka możliwość. Stawiam tezę, że część z tych przypadków jest wykorzystywane do tego, żeby dokonać oszustwa, a my będziemy chcieli w efektywny sposób te oszustwa wykrywać. Bardzo dziękuję. Jeszcze dwa elementy, o których chcieliśmy wspomnieć. Jesteśmy na 10. kongresie i już mówiliśmy też o tym, że tematy regulacyjne są tak naprawdę obecne na każdym ze spotkań. I tutaj mam pytanie do Andrzeja w kontekście tych czynników, które będą wpływały na przyszłość likwidacji szkód. Jak Twoim zdaniem te regulacje, chociażby na przykładzie regulacji europejskich, jak one mogą wpłynąć na nasze procesy, na naszą sprawność? Czy one nie spowodują jakiegoś rodzaju ograniczeń? Czy nie dochodzimy do pewnego muru? Czy nie spotykamy się z czymś takim jak właśnie przeregulowanie? Nie chciałbym tutaj odbierać tematu uczestnikom kolejnego panelu, więc może powtórzę za Rafałem znacząco i na pewno regulacje wpływają i będą wpływały na nas w jeszcze większym stopniu. Tak jak widzieliśmy wczoraj, mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym albo jako regulacyjne tsunami. Wczoraj pojawiło się hasło regulacyjna lawina i na pewno tego nie unikniemy, więc nie mówiąc o tym, jaki wpływ mają, czy będą miały na nas regulacje, to ja pozwolę sobie może tylko zaapelować do osób, które takie regulacje tworzą, o to, żeby wzięły pod uwagę cztery elementy. Pierwszym elementem jest to, żeby tworząc regulacje, ocenić, na ile ta regulacja jest ważna z punktu widzenia problemów rynku. I w pierwszej kolejności zajmować się takimi regulacjami, które rzeczywiście rozwiązują istotne problemy rynku. Druga kwestia to taka, żeby tworząc regulacje, dążyć do tej równowagi, o której tutaj mówiliśmy, czyli żeby dopuścić wszystkich uczestników rynku do tego, żeby mieli wpływ na taką regulację i te interesy odpowiednio zważyć, tak żeby właśnie dążyć do takiego efektu. Trzeci element to, żeby, nazwałbym to, i to wczoraj pojawiło się też w prezentacji Insurance Europe, nie być świętszym od papieża. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, podczas tej prezentacji pojawiło się takie zjawisko jak implementacja rozwiązań europejskich w systemach państwowych, która wykracza poza zakres tej europejskiej regulacji. Ja się z tym spotkałem kilkukrotnie, pracując w międzynarodowej firmie, że centrala firmy chce podpisać jakąś umowę z lokalnym zakładem ubezpieczenia. Okazuje się, że nie może zastosować jednego standardu tej umowy, bo on dotyka jakichś regulowanych kwestii, które wynikają z tego samego aktu europejskiego, ale są inaczej wdrożone na rynkach i w związku z tym tworzą różne wymogi. Więc to jest ważne, żeby też wziąć ten aspekt pod uwagę i nie przesadzać. I czwarta, bardzo ważna rzecz. Jeżeli te regulacje są wdrażane, to traktujmy wszystkich w ten sam sposób przy ocenie tego, czy te regulacje zostały wdrożone i są wykonywane. Zarówno jeżeli chodzi o zakres zaleceń, które w związku z tym powstają, jak i tempo
ich wydawania. Wydaje mi się, że to też może służyć wszystkim uczestnikom rynku. Bardzo dziękuję. I ostatnia rzecz, naprawdę już ostatnia i później wyjaśnię, co oznaczają te liczby wyświetlane za nami na ekranie. Pytanie mam do Kazimierza jeszcze jedno o rozwój produktów ubezpieczeniowych i o to, jak, no bo jak wiadomo, likwidacja szkód opiera się o konkretne produkty, prawda? I teraz jak w najbliższej przyszłości, czy czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o rozwój tych produktów i jaki ewentualnie wpływ będzie to miało na nasze procesy, na nasze działania? Szczerze powiem, nie mam pojęcia, czego możemy się spodziewać od naszych kolegów produktowców. Jedyne, co wiem, że na pewno będziemy musieli to jakoś zlikwidować, także... Nie chciałbym teraz już na zakończenie, na wymęczonej publiczności tego wątku kontynuować. Ja pozwolę sobie tylko zakończyć tym, że mamy olbrzymią przyjemność pracowania w niszy likwidacyjnej w branży ubezpieczeniowej, która jest recenzowana przez naszych klientów czy poszkodowanych nad wyraz rzadko. Dlatego mamy tą przyjemność robienia na nich dobrego wrażenia, bo jeżeli poszkodowany ma tą szkodę co parę lat, to rzeczywiście dla niego te nasze rozwiązania mogą się wydawać przełomowymi. Także nie odpowiem na twoje pytanie. Jedno pytanie zostało w zawieszeniu w takim razie i tutaj pozostawiamy je na przyszłość. I teraz, proszę państwa, ostatnia rzecz, ta liczba, która jest wyświetlana za nami na ekranie, to jest kwota, którą rynek ubezpieczeń wypłacił poszkodowanym w trakcie, kiedy my tutaj siedzimy i rozmawiamy. To jest ponad 5 milionów złotych i takie mniej więcej tak to wygląda. Czyli to pokazuje skalę, jaka dotyka nas jako likwidacji szkód, bo właśnie tyle pieniędzy dostali przez tą godzinę rozmowy poszkodowani od rynku ubezpieczeń. Także to jest odpowiedź na moje pytanie, na pytanie z sali, przepraszam. I w takim razie tym ostatnim wyjaśnieniem kończymy. Ja bardzo dziękuję panelistom za udział w dyskusji. Mam nadzieję, że panel był ciekawy. Bardzo proszę o wielkie brawa. Dziękuję.